Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Kluczborka 25 maja o poranku Bożym Słowem. I tak na dzień dzisiejszy, jak zawsze, mamy dwa wersety wyznaczone z Pisma Świętego. Pierwszy czytam ze Starego Testamentu, z księgi proroka Micheasza, a drugi z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza z trzeciego rozdziału. Posłuchajmy, moi drodzy, tych pięknych słów. Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Bezsprzecznie, pisze Paweł, wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Moi drodzy, to dzisiejsze słowo przypomina nam o tym, w jak cudowny sposób działa Bóg w naszym życiu. Działa on zupełnie inaczej, niż często tego oczekujemy, tego chcemy. Działa zdecydowanie, lecz powoli, małymi kroczkami, bardzo delikatnie, bardzo subtelnie. Przypomina nam o Bożej miłości, o swej łasce, o opiece, o swej trosce. Przypomina o tym, co ofiarował nam w Jezusie Chrystusie, w tym, który wywodzi się z najmniejszej części Jego ukochanego narodu, wybranego narodu izraelskiego. My, moi drodzy, w naszej codzienności, poświęcając swój czas, siły, środki, oczekujemy od razu dużych owoców. Oczekujemy widocznych efektów, takich, którymi moglibyśmy się pochwalić. Owoce naszej pracy najchętniej chcielibyśmy, aby były dorodne, soczyste, takie, które napawałyby nas dumą. Poświęcenie, żeby nie poszło na marne. Żebyśmy mogli z dumą powiedzieć o tym, że warto było poświęcić czas, środki, siły, bo teraz zbieramy profity i mamy się z czego cieszyć. Jednak Bóg uczy nas cierpliwości. Bóg uczy tego, abyśmy byli spokojni, abyśmy zupełnie inaczej podchodzili do naszego życia, abyśmy doceniali te drobne rzeczy, które do nas czyni, którymi nas obdarowuje. Bo moi drodzy, z perspektywy czasu, gdy popatrzymy na te wszystkie rzeczy, które od Boga otrzymaliśmy, być może na początku wydają nam się one małe, są przez nas niedoceniane, ale z perspektywy czasu widzimy, jak wielki to był dar, jak duże zaangażowanie, jak cudowna pomoc, jak wielkie wsparcie, jak słowo, które do nas zostało skierowane, pomogło nam przejść przez trudne momenty, jak pocieszyło w chwilach, gdy upadaliśmy, gdy potrzebowaliśmy pociechy. Jak słowo, Boże działanie przez Ducha Świętego wspierało nas w momentach, kiedy wszystko się układało, tak abyśmy nie zbłądzili, abyśmy nie zwątpili, abyśmy docenili Boże działanie, Bożą miłość, Bożą łaskę, Bożą troskę. To Boża miłość, Boża troska, Boże działanie właśnie objawiona została w Jezusie Chrystusie i to dzisiejsze słowo pragnie, abyśmy doceniali Boże dobro. Abyśmy nie zapominali o tym, że Bóg jest z nami każdego dnia. Że te rzeczy, które na początku czasami wydają nam się zbyt małe, które są przez nas niedoceniane, abyśmy zauważyli, że są one dla nas wyjątkowe, bezcenne, bez których nie moglibyśmy żyć, cieszyć się. Być może myślicie tutaj o różnych rzeczach, ale pomyślcie o rodzinie, o najbliższych, o przyjaciołach, o znajomych, o tym, że możemy usiąść, wypić w spokoju kawę, porozmawiać, uśmiechnąć się, poczytać Boże Słowo, wyciszyć, złożyć ręce do modlitwy, nabrać siły. Moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać, moi kochani, te wszystkie rzeczy, które na co dzień wydają nam się prozaiczne, zwykłe, na które nie zwracamy uwagi, do których nie przykładamy się zbyt bardzo, nie wkładamy zbyt wiele siły. Ale to właśnie takie rzeczy budują większą całość. Dają nam spokój, dobro, poczucie bezpieczeństwa. To właśnie Bóg, Jego łaska, Jego dobroć sprawia, że możemy ze spokojem, z nadzieją spoglądać w przyszłość i także przeżywać ten dzień dzisiejszy. Niech Bóg się nami, moi drodzy, w tym dniu dzisiejszym opiekuje, troszczy, niech nam błogosławi. Wszystkiego, co dobre Wam życzę, tego, aby ten dzisiejszy dzień był przez Boga błogosławiony i abyśmy odczuwali Jego bliskość, Jego łaskę, Jego dobro. Tego Wam życzę, moi kochani z Kluczborka, 25 maja. Wszystkiego, co dobre. Do zobaczenia. Amen. Pa. Pozdrawiam.